Witam, witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną szczęśliwa siódemeczka, zawirowywaczy. No i za chwileczkę przetestujemy sobie to badziewie. Bo sam jestem bardzo ciekaw, czy to zadziała, czy to nie zadziała, czy temperatura spadnie spalin, czy nie. Dobra. Nie przedłużając. Ładujemy to do kotła, odpalamy dziada i będziemy patrzeć, co się dzieje. Dobra, całość zamontowana. Także odpalamy sprzęt. No i widzimy się już za chwilę. Będziemy patrzeć, co się dzieje. Witam ponownie. No i jak na razie wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. 137 stopni, temperatura spalin. Przypomnę tym, którzy widzieli poprzednie filmy, w tym momencie powinienem już mieć 200, około 200, ewentualnie ponad 200 stopni. Czyli jak na razie zawirowywacze, które są zamontowane, zdały egzamin. Znając życie, ktoś tam się znowu będzie czepiał, że jeszcze jest to za wysoka temperatura. No to już nie wnikam, nie kłócę się z nimi. Moim zdaniem to, co zrobiłem, tą samoróbkę, no, zdało egzamin. 141 stopni. Będziemy patrzeć, co dzieje się dalej. I widzimy się ponownie, jak kociołek osiągnie zadaną temperaturę. Ok, słuchajcie, dobiliśmy do zadanej temperatury 65 na budziku i powiem, co działo się zawsze, kiedy miałem już temperaturę osiągniętą, a nie miałem zawirowywaczy. A więc tak, temperatura komina była około 200, 180, 190, wentylator wariował 80, 90, teraz niby jest 55%, tak się buja, 55 tam z groszami. Przed chwilą otworzyłem, chciałem zajrzeć. Płomień jest praktycznie zerowy. Płomień jest zerowy. Także to wszystko widzę na plus. Wcześniej ten płomień był ogromny. Niby, że temperatura już była osiągnięta na kotle. Płomień wariował niemiłosiernie, jak w piekle. Czyli reasumując, podsumowując, no, sprzęt, który sobie sam zmontowałem, zrobił robotę. 137 temperatura. Myślę, że jest ok. Jak to fachowcy mówią, nie idzie to ciepło aż tak bardzo w komin. No myślę, że można się cieszyć. No i tego się trzymajmy. Także no jak ktoś ma problemy z wysoką temperaturą, no to może na początek nie regulator ciągu kominowego, tylko zawirowywacze. Nie całość wyszła około 70 zł. Także myślę, że warto trochę roboty, trochę własnej inicjatywy. No i jest pięknie. 134. Fajnie. Dobra. To na tyle. Jeżeli się podobało, mile widziana łapka w górę. Subskrybuj, będę wiedział, aby dalej nakręcać. Będziemy kręcić dalej różne tematy. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć.